Najważniejsze tematy, najciekawsi goście w Radiu Warszawa. Radio Warszawa na 106.2, 22 minuty pozostały do 9. Ponad 90% pasażerów dobrze ocenia pracę warszawskiego metra. Wynika z nowych badań przeprowadzonych przez same metro warszawskie. O tym mówiliśmy przed momentem przy naszym radiowym telefonie. Grzegorz Żurawski, rzecznik metra warszawskiego. Panie Grzegorzu, skąd ten pomysł na takie badania? Dzień dobry, witam Państwa. No przede wszystkim pomysł nie jest nowy. To są już trzecie z kolei prowadzone co rok badania, które pozwalają nam, tak kolokwialnie mówiąc, być coraz lepszymi, ponieważ my nie sprawdzamy tylko, jak dobrze nas oceniają warszawiacy, ale też jakie widzą pola do poprawy. Dowiadujemy się o tym, co należy poprawić, czego warszawiacy oczekują i na tej podstawie możemy mieć coraz lepsze wyniki, a to wskazuje na to, że rzeczywiście metro warszawskie jest specyficznym środkiem komunikacji miejskiej, bo jak ogólnie się na komunikację miejską narzeka, to jak widać, metro warszawskie jest takim rodzynkiem na całej komunikacji w Polsce. Jakby pan, panie Grzegorzu, miał podać takie trzy przymiotniki, które najcelniej według pana określiłyby metro warszawskie. Jakie metro warszawskie według rzecznika metra warszawskiego jest? To nie jest trudne, bo to określają sami pasażerowie. Jest szybkie, jest bezpieczne, jest czyste. To są trzy przymiotniki, którymi sami pasażerowie określają warszawskie metro. 88% właśnie użytkowników metra jest zadowolonych, jeśli chodzi o czystość w metrze. 49% badanych pozytywnie ocenia wydłużenie godzin kursowania metra w piątkowe i sobotnie wieczory. Ten pomysł się sprawdził. To też była trochę taka reakcja na postulaty pasażerów. Zatem wsłuchujecie się w głos społeczeństwa, czy jakieś takie projekty, które mógłby pan zdradzić, które się być może wkrótce pojawią w warszawskim metrze, coś, co także jest reakcją na potrzeby pasażerów. Coś takiego kolejnego planujecie? No przede wszystkim jesteśmy w trakcie wydłużania składów pociągów. Wielokrotnie dostawaliśmy informacje od pasażerów, także w tego typu badaniach, że składy rosyjskie czterowagonowe są zdecydowanie za krótkie. Zakończyliśmy już jeden kontrakt, 14 nowych wagonów jest w tej chwili już dołączonych do składów, więc mamy 6-wagonowych składów, 7 wyjeżdża w najbliższych dniach, a rozpoczynamy też już otrzymywać dostawy z kolejnego kontraktu i do końca roku powinniśmy mieć tylko i wyłącznie 6-wagonowe składy w warszawskim metrze. To z takich dużych rzeczy, a z małych to będziemy przede wszystkim wzmacniać uwagę pasażerów na telefony alarmowe, na przyciski alarmowe. Może pasażerowie zauważyli, pojawiły się w ostatnich dniach strzałki w wagonach, które wskazują dokładną lokalizację nad głowami pasażerów, gdzie jest guzik alarmowy, który mogą wezwać pomoc, jeżeli coś się będzie działo, jeżeli ktoś zasłabnie, albo jeżeli będzie bójka w przedziale. Także takie detale, które wychodzą w badaniach, później są wdrażane. Po to te badania? Co takiego fascynującego jest w kolejce podziemnej, że na przykład powstają specjalne fankluby, że w internecie można znaleźć co najmniej kilka stron poświęconych pana instytucji? Co takiego jest w metrze? No myślę, że przede wszystkim jest jedyne w Polsce, to też przyciąga. Ale patrząc na kolegów z zagranicy, to metro w ogóle przyciąga fanów, podobnie jak kolej, jak samoloty. To jest bardzo wdzięczny temat. To są duże maszyny, ogromne, ciężkie, które bardzo szybko, sprawnie przejeżdżają, fascynują przede wszystkim młodych chłopców, ale w fanklubach zdarzają się też kobiety. Fanatycki metro. Mamy wiele pracownic, które przyszły z miłości do metra pracować właśnie u nas. Także jest to bardziej zadanie dla psychologów, dla socjologów niż dla rzecznika prasowego, żeby oceniać, dlaczego akurat metro tak fascynuje, dlaczego kolej, dlaczego szyny od ponad 100 lat fascynują ludzi na całym świecie. Panie Grzegorzu, gdzie bardziej zerka metro warszawskie? Na metro londyńskie, czyli na zachód, czy na to moskiewskie, czyli na wschód? Gdzie chętniej spoglądacie, skąd czerpiecie wzorce? No my musimy czerpać wzorce z każdego miejsca, gdzie się da. Londyńskie metro jest jedną z największych sieci metra na świecie, ale z tego powodu też ma problemy. Jest sporo linii zaniedbanych, nie jest tak czysto jak w Warszawie, są o wiele węższe drogi ewakuacyjne. Z kolei moskiewskie metro ma bardzo szerokie drogi ewakuacyjne. Ono było budowane jako budowla strategiczna, podobnie jak pierwszy odcinek linii w Warszawie. W Moskwie jeździ się podobnymi pociągami, jak są w Warszawie. W Lyonie się jeździ podobnymi pociągami, jak są w Warszawie, w Budapeszcie, w Pradze. Także patrzymy na wszystkie kierunki i nasi specjaliści rozjeżdżają się cały czas po różnych miastach europejskich po to, żeby się dowiedzieć, jak lepiej eksploatować metro i jak lepiej budować metro, jak lepiej budować drugą linię. Czy rzecznik metra warszawskiego często podróżuje podziemną kolejką?
No, podróżuję tak często jak się da, niestety, bo kolejka podziemna w Warszawie ma na razie jedną linię i nie wszędzie da się dojechać, czego bardzo serdecznie żałuję, ale już za 5 lat, już na euro będziemy mogli przejechać z Woli, z Ronda Daszyńskiego na Pragę, do Dworca Wileńskiego, także też ci podróżni, którzy podróżują spod Warszawy do Dworca Wileńskiego, będą mogli bardzo szybko dojechać później metrem do samego centrum. To żeby na koniec nie było tak różowo, panie Grzegorzu, powiedział pan, jakie są te najbardziej, największe plusy, najchętniej zauważane przez warszawiaków, a na co narzekają, jeśli chodzi o metro warszawskie, podróżujący tym metrem? Może pana to zdziwi, ale z ostatnich badań wynikło, że pasażerowie najbardziej narzekają na toalety. I to nawet nie tyle na stan tych toalet, co na brak jakichś dróg kierujących do toalet. Wiadomo, że osoba, która chce skorzystać z takiego punktu, ma bardzo mało czasu na znalezienie toalety, więc teraz będziemy się starali tak zaznaczyć te miejsca, żeby pasażerowie nie mieli problemu. Ale oczywiście też pasażerowie zwracają nam uwagę na brak chociażby monitorów na wszystkich stacjach, takich monitorów LCD, na których jest odmierzany czas do przyjazdu pociągu, jak na stacji Plac Wilsona i Marybont. I na to też będziemy odpowiadali też, prowadzimy w tej chwili przetarg na zainstalowanie i na przygotowanie takiego systemu na wszystkich stacjach. Także tych rzeczy jest dosyć sporo. My to cały czas analizujemy, nie mówimy, że jesteśmy bezbłędni, wiemy, że są jeszcze pola, gdzie możemy się poprawić i na pewno będziemy starali się poprawić. Kiedy kolejna ankieta związana z funkcjonowaniem warszawskiego metra planujecie? Kiedy? Za kilka miesięcy? Za rok? Na pewno za rok, na wiosnę przyszłego roku, tak jak już od 3 lat chcemy mieć porównywalne wyniki, także między marcem a majem przyszłego roku będzie prowadzona kolejna ankieta. Życzymy Państwu i chyba nam przede wszystkim podróżującym jak najlepszych wyników. No i trzymamy kciuki za te toalety, za te wszystkie monitory. Grzegorz Żurawski, rzecznik metra warszawskiego, był naszym gościem. Dziękujemy i pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.